Dziś wspólnie z Wami wymienię olej w silniku koncernu Renault-Nissan o oznaczeniu kodowym H5F, czyli 1.2 TCE. Jest to turbodoładowana jednostka benzynowa wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa, obecnie szeroko stosowana w różnych modelach koncernu. Na przykład Renault Captur, Clio 4, Megane 4, Scenic 4, Nissan Qashqai, Juke, Pulsar, Dacia Docker, Logi oraz wielu innych. Procedurę zaprezentuję na przykładzie samochodu Renault Kadjar z 2015 roku. Występuje tutaj 130-konna odmiana tej jednostki. Akurat w tym przypadku samochód przybył do mnie prosto z trasy. Olej jest więc gorący, gotowy do wymiany. Jeżeli tak nie jest, polecam Wam przejechać kilkanaście kilometrów drogą ekspresową, jeżeli macie taką możliwość. Jazda miejska nie rozgrzewa oleju w wystarczający sposób. Na wyłączonym silniku, jak to zwykle u mnie bywa, dodaję do oleju preparat przeznaczony do płukania silników. Następnie uruchamiam silnik i pozwalam mu pracować na biegu jałowym 10 do 15 minut, zgodnie z instrukcją producenta specyfiku. Na czas naszej wymiany wyłączam ekozłośliwca, czyli system start-stop, przyciskiem na panelu po lewej stronie kierownicy, aby zapobiec samoczynnemu wyłączeniu silnika po kilkunastu sekundach. Okej, silnik pracuje, płukanka również robi swoją robotę, a ja w tym czasie demontuję dolną osłonę silnika. Od strony zderzaka jest ona zamontowana przy użyciu czterech śrub, nasadka sześciokątna 10 mm lub Torx T30, wedle uznania. Poza śrubami osłona jest przymocowana przy użyciu plastikowych spinek. Występują dwa rodzaje, zamykane oraz wciskane. Pierwszy rodzaj można odblokować na przykład przy użyciu dwóch płaskich śrubokrętów, właśnie w taki sposób. Drugi rodzaj jest z założenia jednorazowy, jednak czasem udaje się odratować kilka sztuk, umiejętnie je demontując. Tak na marginesie, w tym konkretnym pojeździe brakuje już trzech elementów mocujących osłonę, a jakość pozostałych pozostawia sporo do życzenia, gdyż posiadają one połamane wąsy. Siła trzymania jest więc osłabiona. Jeden z klipsów wręcz wypadł samoczynnie podczas demontażu. To dziwne w trzyletnim samochodzie mającym przejechane niecałe 60 tysięcy kilometrów i serwisowanym do tej pory tylko i wyłącznie w ASO. Wszak mają oni dostęp do oryginalnych klipsów z przysłowiowej półki i nie są one przesadnie drogie. Okej, osłona zdemontowana. Włączam więc silnik, odkręcam wlew oleju i pozostawiam go uchylonego. Następnie przystępuję do opróżnienia misy olejowej. Korek spustowy posiada gniazdo na specyficzny klucz, tak zwany kwadrat 8 mm. Od lat stały i niezmienny w Renault. Odkręcam więc korek, łapiąc zużyty olej do naczynia. Następnie odkręcam obudowę filtra oleju. Nasadka sześciokątna 27 mm. Należy przewidzieć niewielki wyciek oleju podczas odkręcania obudowy. Następnie usuwam zużyty filtr oleju. Jest on mocowany na wcisk. Podczas gdy resztki oleju ściekają sobie z silnika, ja usuwam stary o-ring z obudowy filtra. Śrubokręt należy podkładać delikatnie, tak aby nie uszkodzić plastikowego gwintu. Oceniam także stan obudowy. Jeżeli łeb jest już obrobiony, występują uszkodzenia gwintu lub mikropęknięcia, to bezwzględnie należy wymienić ją na nową. Warto jest również umyć obudowę przy użyciu zmywacza uniwersalnego lub benzyny ekstrakcyjnej. To samo z korkiem spustowym. Oględziny, usunięcie starej podkładki uszczelniającej, a następnie czyszczenie całości. Jak widać, olej nadal ładnie sobie kapie, warto więc poświęcić kilka minut naszym śrubom mocującym osłonę silnika. Widać, że nigdy nie były one konserwowane, czego także nie potrafię zrozumieć, gdyż akurat to połączenie ma tendencję do zapiekania się i wszystkie serwisy doskonale o tym wiedzą. Jeszcze rok lub dwa i trzeba by było je odcinać oraz przerabiać oryginalne mocowanie, niestety najczęściej na słynne trytki, co wygląda mało profesjonalnie. I madło, wkrętarka ze szczotką drucianą. Dosłownie 5 minut czasu i efekt jak widać. Teraz oglądam gwinty śrub, jeżeli są mocno naruszone, to wymieniam śrubę na nową. Tutaj akurat wszystkie udało się uratować. Odrobina smaru odpornego na zmywanie wodą zapewnia wystarczające zabezpieczenie antykorozyjne do kolejnej wymiany oleju. Mam to przećwiczone na wielu autach Renault, polecam również i Wam. Gwarantuję, że kolejnym razem po delikatnym poluzowaniu śruby będziecie mogli wykręcić palcami. Ok, nowy o-ring uszczelniający obudowę filtra oleju zwilżam świeżym olejem silnikowym i zakończam.
zakładam na obudowę. O-ring jest sprzedawany w zestawie z filtrem oleju. Na korek spustowy oleju silnikowego również zakładam nową podkładkę uszczelniającą. Możecie tutaj wykorzystać zarówno uniwersalną, tak zwaną pompowaną podkładkę miedzianą o wymiarach 16x22x2, jak i oryginalną aluminiowo-gumową podkładkę firmy Erling o numerach 834.823. Wybór należy do Was. Nie ma to żadnego znaczenia, obydwa rodzaje zapewnią idealną szczelność. Teraz montuję nowy filtr oleju, po prostu wkładając go do gniazda. Dokręcam obudowę zwykłym kluczem do momentu, kiedy wyczuję wyraźny opór. Następnie przy użyciu klucza dynamometrycznego finalnie dokręcam momentem 25 Nm. Moment ten jest wartością krytyczną i nie należy go bagatelizować. Jego przekroczenie grozi uszkodzeniem plastikowej obudowy filtra. Korek spustowy dokręcam ręką do oporu, następnie finalnie dokręcam momentem 20 Nm. Warto umyć okolice korka oraz obudowy filtra przy użyciu zmywacza do układów hamulcowych. Dzięki temu, po jego odparowaniu, nie będzie żadnego śladu po naszej wymianie oleju. Pora napełnić układ smarowania świeżym olejem. Stosuję Elfa Evolution 900 SXR 5W40, zgodnie z zaleceniem producenta. Jeżeli koniecznie chcecie zamieniać dobre na lepsze, to możecie użyć dowolnego oleju spełniającego normę Renault RN0710. Pojemność całego układu to 4,6 litra i tyle też nalewam. Kontroluję stan o-ringu uszczelniającego korek wlewowy. Jeżeli jest stwardniały lub pęknięty, wymieniam go na nowy. Po odczekaniu około 5 minut, tak aby olej zdążył dotrzeć do misy, wstępnie kontroluję jego poziom przy użyciu bagnetu. Może być nieco powyżej maksimum i tak właśnie ma być. Uruchamiam silnik i dokonuję oględzin od spodu w poszukiwaniu ewentualnych wycieków. Jeżeli po kilku minutach pracy wszystko jest w porządku, wyłączam silnik. Teraz można przystąpić do montażu osłony silnika. Wyczyszczone i nasmarowane wcześniej śruby powinny teraz z łatwością się wkręcać. Do montażu wykorzystam także fabrycznie nowe spinki plastikowe. Za komplet zapłaciłem w sumie kilkanaście złotych. W tej cenie nie są to oczywiście spinki Renault, ale polski sprawdzony produkt, dobrany w lokalnym sklepie na wzór oryginałów. Polecam Wam takie rozwiązanie. Trzymają znacznie lepiej niż stare, sfatygowane plastiki, a nawet jeżeli za rok przyjdzie Wam wymienić je na nowe, to nie zbankrutujecie. Z doświadczenia wiem jednak, że ten niepozorny produkt potrafi wytrzymać kilka lat i kilka powtórnych montaży, bez żadnych problemów. Okej, osłona zamontowana. Przez ten czas olej zdążył już powrócić do misy, ponownie kontrolujemy więc jego poziom. Względem pierwszego wykonanego przez nas pomiaru, jeszcze przed uruchomieniem silnika, powinniśmy wyraźnie zauważyć ubytek. Jest to dobry znak, olej wypełnił bowiem filtr. Teraz uzupełniamy ewentualny niedobór, jeżeli jest taka potrzeba. Wycieramy wszystko do czysta i tak zwaną brudną robotę mamy za sobą. Pora skasować inspekcję olejową. W tym celu zamykam drzwi kierowcy, mając we wnętrzu pojazdu kartę startową. Teraz włączam dowolny bieg. W przypadku skrzyni manualnej jest to oczywiste, natomiast jeżeli dysponujecie automatem, to ustawiamy lewarek w położeniu D lub R. Następnie naciskamy przycisk Start. Chodzi o to, aby wymusić załączenie zapłonu, ale bez uruchamiania silnika. Teraz używając przycisków strzałek umieszczonych na kole kierownicy po prawej stronie, ustawiam ekran komputera pokładowego na pozycji odstęp do przeglądu. Następnie wciskam i trzymam klawisz OK do momentu, gdy komputer wskaże aktualny interwał pozostały do wymiany oleju. Teraz należy puścić klawisz OK. Przy użyciu klawiszy strzałek mogę dokonać wyboru interwału, który mnie interesuje. Ogólnego przeglądowego lub stricte do wymiany oleju. Każdy z nich liczy przebieg oraz dni zupełnie niezależnie. Ustawiam się więc na interwale do wymiany oleju, czyli wymień olej za. Ponownie wciskam i przytrzymuję klawisz OK. Po kilku sekundach obecna wartość kilometrów zaczyna mrugać. Następnie mruga nowa wartość serwisowa. Domyślnie jest to oczywiście absurdalne 30 tysięcy kilometrów lub 2 lata. Dopiero gdy nowa wartość przestaje mrugać, puszczam klawisz OK, no i interwał mamy zresetowany. W taki sam sposób można wyzerować interwał przeglądowy, jeżeli jest taka potrzeba. Aby wyjść z menu i zapisać zmiany, należy otworzyć drzwi kierowcy. Ot i cała procedura. Lampka serwisu zgaśnie i nie będzie nas drażniła, jednakże ustawiliśmy... No właśnie, 30 tysięcy kilometrów lub 2 lata. Ja osobiście polecam Wam wymianę oleju raz na 10, góra 15 tysięcy kilometrów lub co rok, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Fabryczny interwał serwisowy jest absurdalnie zawyżony, nawet jeżeli chodzi o stare, dobre jednostki napędowe. A tu mamy do czynienia z turbodoładowanym i dość wysilonym silnikiem. Żaden, nawet najdroższy olej nie jest w stanie skutecznie chronić silnika w samochodzie osobowym na takim dystansie. Nie wspominam już nawet o filtrze oleju silnikowego, który ma tutaj bardzo
małą pojemność. W każdym razie, jeżeli posiadacie interfejs diagnostyczny Renault CanClip, to można zmodyfikować interwał wymiany oleju na dowolny wybrany przez siebie. Dzięki temu komputer przypomni nam o konieczności przeprowadzenia serwisu. Gniazdo OBD w tym modelu Renault znajduje się po lewej stronie nóg kierowcy. Podłączam więc sondę do samochodu oraz do mojego komputera. Teraz warto jest uruchomić silnik. Spadek napięcia w instalacji pojazdu poniżej 11,5 V może uniemożliwić lub wręcz przerwać procedurę programowania zestawu wskaźników. Uruchamiam aplikację Clip, przechodzę przez procedurę identyfikacji pojazdu, a następnie poprzez diagnostykę na podstawie modułów elektronicznych wybieram moduł tablicy rozdzielczej. To najkrótsza możliwa droga. Przechodzę do trybu naprawy. Wybieram zakładkę Inne parametry, a następnie uruchamiam komendę VP052, opisaną jako pomiar odległości w kilometrach. Uzupełniam wszystkie pola zgodnie z życzeniem. W pierwszym polu wpisuję interwał przeglądowy, który mnie interesuje, czyli 10 000 km. W drugim wpisuję ilość dni trwania interwału serwisowego, na przykład 360, czyli prawie rok. Te dwie pierwsze pozycje będą od teraz wczytywane podczas każdego resetu interwału za pomocą przycisków na kierownicy. Kolejne podłączenie klipa do tego celu będzie więc zbędne. Kolejne dwa pola wpływają na obecne odliczanie interwału serwisowego. Dzięki nim serwis może skrócić obecnie trwający interwał serwisowy o dowolną wartość, aby na przykład wezwać samochód do serwisu za 2000 km celem jego sprawdzenia po poważnej awarii. Nas to nie dotyczy, jesteśmy świeżo po wymianie oleju, tak więc tutaj również wpisuję wartości 10 000 km oraz 360 dni. W ostatnim polu wpisuję aktualny przebieg pojazdu. Można zmodyfikować przebieg wyświetlany na zestawie wskaźników, wedle życzenia. Klikamy zatwierdź i czekamy kilkanaście sekund. Zestaw wskaźników samoczynnie zresetuje się kilka razy. Po zakończonej procedurze klip wyświetli komunikat "Zapis parametrów wykonany", a interwał wymiany oleju zmieni się na wybrany przez nas. To taka wisienka na torcie dla całej naszej pracy. I to już wszystko na dziś. Dziękuję Sebastianowi za udostępnienie samochodu do odcinka. Polecam Wam także kanały Laguna Fana oraz Rysiuncia, również traktujące o Renault. Linki są właśnie wyświetlone na ekranie. Pozdrawiam Was i do następnego razu.